Otóż ja zaprzyjaźniłem się z kolegą moim z klasy, Żydem, synem bardzo bogatych rodziców, mieszkających zresztą niedaleko od nas, w dawnym budynku sejmowym przy końcu ulicy 3 Maja, przed ogrodem jezuickim, czyli parkiem Kościuszki. Jego ojciec był chyba zaangażowany w handel hurtowny drzewem przed wojną. Co robili za bolszewików rodzice Stefana, nie potrafię powiedzieć. Prawdopodobnie wyprzedawali to, co mieli w domu i w ten sposób jakoś się utrzymali przy życiu. Ja się z nim zaprzyjaźniłem, bo on się okazał bardzo inteligentnym człowiekiem. Obydwaj mieliśmy zresztą taki stosunek do władz ruskich, czyli rosyjskich, mądry, powiedziałbym. Dlatego, że na przykład w szkole wykładaną literaturę rosyjską, która była nietolerowana przez uczniów polskich i zawsze się to kończyło przykrymi konsekwencjami, to Stefan mnie kiedyś powiedział, słuchaj, ucz się tej literatury, przecież nauczysz się przy okazji jednego obcego języka. I to literackiego, a nie tego hachłackiego, jak się to mówiło, codziennego. Po wejściu Niemców do Lwowa, ja jeszcze utrzymywałem z nim kontakt. On już chodził z opaską na ramieniu, tą białą z gwiazdą Dawida. I bardzo wcześnie ja mu zaproponowałem, żeby on zdjął tą opaskę. Nie wyglądał zresztą, nie miał charakterystycznych rysów semickich. Wyglądał jak Aryjczyk. Zaproponowałem go, żeby zdjął tą opaskę i zamieszkał u nas, albo ja mu dam adres, gdzie by się przechował. Nie przyjął tej propozycji. Był jakoś tak związany z rodzicami i ze starszym bratem jego, prawnikiem wysportowanym, takim zawadiackim trochę chłopcem, i powiedział, że nie. Że on pójdzie już tam, gdzie jego rodzice i jego brat. Jego brat zresztą spróbował uciec, ale został schwytany na granicy węgierskiej. I zakończył życie od razu tam, w tym przykrym momencie. Zniknął zabrany do getta Stefan. Nie mam pojęcia, co się z nim stało, ale jego nazwisko po wojnie przeczytałem w Tygodniku Powszechnym. I miałem... I było to nazwisko człowieka, nie wiem w jakim wieku, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych i był korespondentem Tygodnika Powszechnego. Lutfak. Miałem napisać do Tygodnika Powszechnego z zapytaniem, czy coś o Stefania tą drogą. Co? Napisałeś, ale nie było odpowiedzi. Tak, nosiłem się z tym długo, wreszcie stworzyłem ten papierek, czyli ten list, ale nic z tego nie wyszło. Dziwne. Właściwie powinienem pójść tam, jak to się mówi, z pyskiem do nich, żeby mi przynajmniej odpowiedzieli, że nie będą się w to angażować. To były takie czasy, że pewnie ten list nigdzie nie dotarł, został do kosza wrzucony. W każdym razie odpowiedzi nie dostałem. Stefan był w tym samym wieku co ja, no więc nie wiem, czy by dożył akurat nie do 90, tak jak ja w tej chwili.